Witam, po krótkiej przerwie jesteśmy z powrotem. Ci, co śledzą mój kanał i tą serię gry Asasyna, wiedzą, że skończyliśmy tutaj, żeby zabić Elpenora. Dobra, idziemy dalej. Jednego gościa mamy z głowy. W tej części jakoś nie ma więcej ludzi, ale podejrzewam, że jak my tu będziemy gdzieś chcieli zejść, to nam tych ludzi trochę przybędzie. No właśnie, wystarczył tylko ruch i już zaczynają być ruchy wśród nich. Tego to sobie na końcu zostawiamy, tego dużego. A mamy takich aż dwóch. Na górę. Tak jest. To musimy się szybko przygotować. Dobre miejsce do polowania. Za dużo tych złotych jest. No ale cóż, kobyłka od potu. Powiedziano, że mamy zrobić, co zrobimy. Jeszcze nie mogę któregoś zdjąć. Poczekamy chwilę. Im mniej tych podstawowych, to potem będzie lepiej walczyć z tych ciężko zbrojnych, czyli najemników i imienników, tak bym nazwał, czyli tych, co mają trochę większą władzę. Sięgnę tego, szkoda, bo bym wypuścił tą dziką świnię, żeby ich trochę pogryzła. To by było ciekawie. Słoneczko przygrzewa tak, że nasz cień widać. Zaczynają mnie szukać. Niech szukają. Musimy założyć pułapkę tam. Dobra, niech tutaj się tym zajmują. Oj. Ale sobie jednak zejdźmy już teraz na dół. Idziemy tutaj.
sobie później spalimy, bo chociaż jak już zrobimy wszystko. Dobrze, bo to idzie do góry, ten tutaj atmosfera się zagęszcza. No ale dobra. Za dużo, za mocny dla mnie na dzień dobry. Dwóch koło siebie. Najpierw tych potrzebuję pościągać. Tam jest jeszcze ktoś. Idzie ktoś do nas. Spróbuję. I can offer you a better life than this. Join me.
Have you spotted them yet? Nothing. Keep your eyes open. Keep your eyes open. They're here somewhere. We'll find them, sir. We need to check that body. There's an archer around. Do you see any trace? Nothing to report, sir. Keep searching. Watch you don't get jumped. We won't let them get away. I takie trochę ganianie dookoła. Podziemie, czyli można przejść jeszcze. Szkoda, że nie mogę trafić do tego gościa z takiej odległości. Ale tu będziemy mieć chyba zaraz jakiegoś kolejnego, który nam się tu zbliża do tego, żebyśmy sobie z nim rozwiązali umowę. Dwóch żeśmy żółtych tych załatwili, ale zostało nam jeszcze, no chyba jeszcze coś jest więcej. Jeszcze jednego nie widzę. O, idzie tam bramą. To jest trzeci. Trzeci. Czterech w sumie jest jeszcze tych żółtych. To dwóch zabiłem. Ładnie. To są tacy mocniejsi. Od jednego strzału mi nie padną. I to jest właśnie ten problem. No ale dobra, pomalutku, pomalutku.
to mamy zapisane, żeby nie mogli wezwać pomocy. Dobrze by było tam przejść, w tamtym kierunku. Skoczyłbym na tę płachtę, ale nie wiem, czy trafię i czy się nie zabije. Wtedy bym podszedł do tego Eponora i miałbym go z głowy. Chociaż on tak na widoku jest, może poczekajmy, aż wszystkich wykończymy. Tylko na razie jeszcze nam zostało 5 zwykłych. Świnie tam to są nie wyłonia. Nie mam takiej szansy chyba. Do niego nie mogę dostrzec, to tam nie dostrzec. Ale dobra, tu idzie gościu, który robi porządki. Tutaj kolejny. Może przejdźmy z powrotem tam, gdzie byliśmy. Myśli, mamy następnego, który tam idzie. Byśmy mogli go wyhaczyć, tak bym powiedział ładnie. Tam stoi tak grzecznie. O Jezu! Zdecydowanie dobrze, że nie nastąpiło. No przecież wszystko robię tak, jak powinno być. I coś nie zadziałało, bo mnie tutaj mało nie wywaliło. Jakiś gościu nie idzie w moim kierunku czasami? Byłoby dobrze. Daleko to może nie byłoby żadnej jakiejś większej walki. A nie, chyba nie w podziemiach. Zobaczmy, jak tam ze szczołkami wyglądamy. Dobrze. I should try to stay out of sight. Tak na bezczelnego wchodzę. Zabij go! Naciskam F i nie działa w ogóle. Dziwnie to. Zostało tam. Penora mamy jak na widelcu, ale to nie to, o to chodzi. Nie, to sobie później poszukamy. Musimy wszystkich załatwić. Na końcu Penora. On to będzie czekał. Wejdź na górę.
Świnkę trochę uwolnić, żeby zająć ich trochę. Już tu trafimy, to i świnkę możemy uwolnić. No właśnie. Możemy go dwoma strzałami zabić, ale na razie zostawimy. Tu mamy tego mocniejszego. Trzymają się razem, nie chcą się rozejść troszkę. No ja potrzebuję, żeby oni się rozeszli, bo...
Jeszcze jeden został taki. Zapisać, tak jest. Chciałem zapisać, że gdyby coś się stało. Żebym nie musiał tego od nowa robić wszystkiego. Decoy. Why am I not surprised? Alpinor! You coward! Alpinor knew I would come for him. Used that impostor to lure me into a trap. Your plan failed, Alpinor. Soon, you will join your impostor. Dobra, no idziemy stąd. Wszyscy są w jednym miejscu, nie są w różnych. Tak już się trzymają za rączki. Zapisać? Mogę. Zawsze potem mam jakieś problemy i z tych problemów potem wynika, że nie. Tam są rzeczy. Tego na samym końcu. Tego do góry i tego. Dobra, idziemy tego do góry.
Daddy, and watch your back. I'll watch your back. Kurde, co ty robisz? Chodzi o to, że masz biec. Nie w przyczajce. Normalnie, bo ci już wszyscy widzą. Mamy z głowy. Został nam tylko ten jeden. Tam tego nie liczymy. Trochę się zdziwi, jak pójdzie tam. Zabity, dobra. A jeszcze tylko ten gość został. Co ty skaczesz? Tutaj idziemy po zarobić to wszystko. Aha, jeszcze skarb, żeby to zakończyć. Wypuszczę, tu to gdzieś jest. Dobra, przepraszam, wypadek. Z mieczem chodzić. Dokument. Zajęło nam to prawie 40 minut, powiem szczerze. Trochę. Zobaczmy, co tu jeszcze możemy trochę zebrać, bo kasa to się nam do wszystkiego przyda. Nie możemy takiej łatwej okazji przegapić z uwagi na to, że statek chciałbym rozbudować. Coś miał ciekawego. Był taki gołodupiec. No dobra, ale chyba jeszcze takim bieganiem co coś poszukamy. Nie wszystko żeśmy tutaj obrobili. Wszystko już. O nie. Z tamtej strony są jeszcze rzeczy.
nie? Części Doliny Węża, czyli tutaj się nam ukrywa. Jakieś nieodkryte miejsce tu mamy. No cóż, to się tam przeniesiemy za chwileczkę. Mamy szybką podróż, nie musimy biec. Przy czym chyba niedługo muszę... nie ja muszę, tylko może nam się poziom zmieni. To już wszystko, co mieliśmy tutaj do zrobienia. Wydaje mi się, że co mieliśmy tu znaleźć, to żeśmy większość... O, jeszcze coś tu zostało. Myśmy w większości znaleźli. Nagle więcej nie będzie. Chociaż... Zobaczmy jeszcze tego fałszywego przedstawiciela. No i jednak jest coś. Cały czas zaskakuje mnie ta warownia. Widać, że jak się dobrze pobiega, to się trochę fajnych rzeczy znajdzie. Nie, on nic zjemał. A to ten był. Więc już. To już posprzątane. No i dobra, to się przenieśmy tam. Gdzie? Nie, nie, to gdzie to jest tutaj? O, i nawet w pobliżu jest jakaś wieża. No i to ktoś sobie zrobił zdjęcie. Nie mamy szybkiej podróży. O, dlaczego? O, co jest w pobliżu? To jest w pobliżu. W ogóle szybkiej podróży nie mamy, co jest, może warownie musimy wyjść. I może teraz? Jest szybka podróż, no to powinniśmy już teraz chyba się tam... No jednak tej warowni nie mogliśmy tego zrobić, a tu możemy. To fajnie. Dosyć długie ładowanie tego ekranu. Kolejnego. No, mamy tutaj blisko, to sobie zobaczmy, gdzie to może być. Death is coming for you, Elpinor. Są jakieś ruiny. I chyba od tych ruin jest... Jakieś wejście. Tak jest, są strażnicy. O, o, o. Tu niezła zadyma będzie. Ale to tak. 15 minut my tego nie zrobimy, a nie chciałbym tego przedłużać. Wiecie o tym, że ja gram sobie ostrożnie, powoli, delikatnie. A co to jest? Chociaż jak już tu jesteśmy,
tu jakiś wrak, to myśmy ten wrak już robili z tymi dziewczynami, co tam zginęło. Jedna z nich, zastępczyni. A tutaj też się coś pilnuje, łucznik, operator. Czyli też jest jakaś ekipa. Też do zmucenia. Czyli to by było fajnie zrobić następnym razem. Mamy od czego zacząć. O, jeszcze w tym kierunku coś mamy, nie wiem co to jest, niech się pokaże. Już w ogóle... Jeszcze... aha, twierdza to... Warownia. No to trzeba powiedzieć, że mamy co zrobić w tym rejonie. Chyba warowni nie będziemy ruszać, bo tutaj musimy... I tak będziemy musieli przyjść po coś. Się okaże jakiś więzień. O, jest też przy moim graniu takim bardzo taktycznym, tak bym to nazwał, czyli obliczaniu tego, nie wejściu na rympał byle szybko, to trochę nam ten warownia zajmie. No jestem w dylemacie, wiecie, 45 minut minęło. Zasady robię odcinki dłuższe. Tak stąd nie będziemy startować, tak nie będziemy. Podejdźmy sobie tutaj bliżej. Nikolaus warned me of snakes in the grass, but I wasn't expecting this. Świątynia węża właśnie. Myślę, że zrobimy na tej zasadzie, że ten jeden z niewielu odcinków będzie krótszy, bo się nie da tak wszystko dopasować. A teraz nagle nie zaczniemy kombinować. Nie będą pytać żadnych pytań. Keep out of sight. Tym bardziej, że ja chcę. Dlaczego nie widzę tych żołnierzy? Jeszcze raz musimy ich oświetlić. Jakiś potężny wąż. To jest szkielet potężnego, ale potężny wąż. I w czaszce jest coś tam schowanego. Ze wszystkich stron tu są, widzę, poukładani. Świątynia węża. Fantastyczna sprawa. Jedna kładeczka, co z tamtej strony jest nie do zdobycia, gdyby powiedzieć. No, chociaż tam jakieś nie ma wzmocnienia warty z tamtej strony. Tu jest wejście. Tak to wygląda. Okej. Bo ja bym chciał na dzisiaj zakończyć w ogóle już tą rozgrywkę. To jak ją zaczniemy, to ja nie wiem, czy mi to zapisze tak jak potrzeba. Po prostu cofnie mnie. Myślę, że wiecie co, ten odcinek będzie ci krótszy. Nie zawsze wszystkie muszą mieć godzinę. Niektóre mają godzinę 16, niektóre godzinę 5. Ten będzie miał te 47, 48 minut. Też wystarczy przedłużać na siłę. Nie chcę gdzieś przeskakiwać. Tu też mamy tu miejsce, ale nie, no, tak zostawimy. To nie znaczy, że musimy robić jakąś sztancę. To nie jest serial telewizyjny, że na siłę musimy przedłużać akcję po to, żeby było 45 minut, bo tak jest obliczone jakieś filmy sensacyjne, komedie, powiedzmy 20 parę. To nie komedia, to akcja. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne, które dzisiaj już nie będę nagrywał, jutro, no ale nie, ja to wrzucę, to jeszcze parę dni potrwa, także spokojnie. To dopiero będzie za kilka dni na moim kanale. Dziękuję i to, co zawsze podkreślają inni, ja też to podkreślę, poproszę o komentarze. Komentarze są dla mnie najbardziej potrzebne i szczególne po to, żebym wiedział, jak i w którym kierunku rozwijać kanał. Jakie widzicie bolączki, co już jest tak poprawione, bo ja wiem, że to jak się startuje i od początku siedzie, to naprawdę jest ciężko. Nikt nie zrób mojej mogę, jakichś kursów audiowizualnych nie skończyłem.
ani prezenterskich, ale każda sugestia będzie dla mnie bardzo cenna. A jak do tego dojdą inne jakieś tam łapeczki czy coś, to bardzo będę zadowolony. Dziękuję, zapraszam serdecznie.